W rozdziale 10 Książki Ewangelia według Jezusa John MacArthur dyskutuje na temat wezwania Jezusa o przyjściu do Niego, nałożeniu na siebie Jego jarzma i naśladowaniu Go, abyśmy mieli odpoczynek. To, co sugeruje MacArthur, polega na tym, iż te dwie postacie rzeczy, jakimi są przyjście do Jezusa oraz nałożenie na siebie Jego jarzma i uczenie się od Niego, są warunkami dostąpienia życia wiecznego. Tak więc dochodzi on do wniosku istnienia pięciu elementów będących podstawą do tego, aby narodzić się ponownie. Mówi, iż musimy być pokorni i uniżeni, musimy mieć Boże objawienie, musimy pokutować i odwrócić się od swoich grzechów, musimy mieć wiarę w Chrystusa oraz musimy poddać się Chrystusowi. Niemniej większość z tego, co MacArthur sugeruje w tym rozdziale, nie jest tym, co znajdujemy w dyskutowanym przez niego fragmencie z Mateusza 11:28-30. To, co rzeczywiście znajdujemy w słowach, które nasz Pan wypowiada w tym fragmencie, to dwa określenia. Mianowicie przyjście do Niego oraz nałożenie na siebie Jego jarzma i uczenie się od Niego. Oczywistym jest, że te dwa określenia nie są jednym i tym samym. W rzeczywistości, kiedy MacArthur omawia ten fragment, twierdzi on, że przyjście do Jezusa oznacza zarówno odwrócenie się od naszych grzechów, jak i wiarę w Niego. Twierdzenie to nie ma najmniejszego sensu, bo przyjściem do Jezusa jest albo odwrócenie się od naszych grzechów, albo uwierzenie w Niego. Jedynym wersetem zacytowanym przez MacArthura o przyjściu do Jezusa jest werset z Jana 6:35. Sam MacArthur przyznaje, że werset ten jasno wskazuje na wiarę w Jezusa. Jana 6:35 mówi, kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Tak więc, kiedy Pan mówi, że każdy, kto przychodzi do Niego, znajdzie odpoczynek dla jego duszy, to nawiązuje do prawdy o tym, iż każdy, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Następnie Pan Jezus porusza kwestię jarzma, którym był przedmiot zrobiony z drewna i nałożony na zwierzęta pociągowe, po to, aby razem równomiernie wykonywały swoją pracę. MacArthur twierdzi, że jarzmo jest symbolem ciężkiej pracy, natomiast Pan Jezus porusza kwestię jarzma jedynie uczniostwo. Tak więc Jezus mówi zarówno o zbawieniu, jak i o uczniostwie. Jezus uczy, że aby zostać narodzonym na nowo, po prostu wystarczy przyjść do Niego, a więc uwierzyć w Niego, natomiast uczniostwo, czyli uczenie się od Niego, oznacza nałożenie na siebie Jego jarzma. Sam MacArthur przyznaje w końcu, że jarzmo to nie jest zbyt ciężkie i jest czymś, co sprawia nam radość i uczucie pełni, gdy chodzimy z Jezusem. Zatem uczynienie z uczniostwa warunku zbawienia jest okropnym przekręceniem przesłania słów Jezusa z tego fragmentu. Tak więc co naprawdę mówi nasz Pan w tym miejscu, to odnalezienie odpoczynku życia wiecznego jedynie poprzez przyjście do Niego, uwierzenie w Niego. Natomiast odpoczynek spełnienia, satysfakcji i radości odnajdziemy przez służenie Jezusowi, biorąc na siebie Jego jarzmo i uczenie się od Niego. Musimy zatem zawsze odróżniać między usprawiedliwieniem a uświęceniem. W przeciwnym razie skończy się to zniekształceniem prawdziwej Ewangelii według Jezusa.